Tradycji stało się zadość. W Międzynarodowy Dzień Teatru Centrum Kultury Muza stworzyło możliwość zwiedzenia przestrzeni teatralnej. Robimy taką wycieczkę, zwiedzanie miejsc, które na co dzień nie są dostępne dla publiczności. Wielką atrakcją jest wizyta w kabinie oświetleniowca i kinooperatora. Także myślę, że tutaj nawet dorośli są zafascynowani tymi wnętrzami, które właściwie na co dzień są nie do zobaczenia. Rola sztuki i kreacji odgrywa niebagatelną rolę w życiu odbiorców. Spektakle teatralne przyciągają coraz większą liczbę widzów, którzy żywo współgrają z aktorami. Koncentrujemy się, można powiedzieć, w tej części wiosenno-letniej raczej na komediach. Jesienią zaś pokazujemy nie tylko komedie, ale też spektakle trochę poważniejsze. Nic nie zastąpi kontaktu z żywym artystą i to są wrażenia zupełnie niepowtarzalne. Artyści też czują takie fluidy od widowni, które ich niosą w czasie przedstawienia. Wycieczka za kulisy, przejście drogą, którą kroczy aktor i wejście na scenę zrobiły wrażenie na niejednym odwiedzającym. Zakamarki teatru poznały również przedszkolaki, które, jak widać, bawiły się wyśmienicie.